26 czerwca wspominamy świętego José María Escrivé de Balaguer, prezbitera, założyciela i pierwszego prałata Opus Dei. José María Escrivá urodził się w Barbastro w Hiszpanii 9 stycznia 1902 roku. Rodzice, przykładni pobożni katolicy, ochrzcili go 4 dni po narodzinach. Był drugim z sześciorga rodzeństwa, radosnym, żywym i szczerym dzieckiem oraz dobrym, bystrym i inteligentnym uczniem. Bóg bardzo szybko zaczął hartować duszę José Marii, kuźni bólu. W latach 1910-1913 umierają 3 jego młodsze siostry. W kolejnym roku rodzina zostaje zrujnowana ekonomicznie. Zimą na przełomie roku 1917-1918 zdarzyło się coś, co wpłynęło decydująco na przyszłe losy José Marii Escrivé. W czasie Bożego Narodzenia w miasteczku spadł śnieg. Niedługo potem José María spostrzegł na nim ślady bosych stóp. Dostrzegł wielkie poświęcenie karmelity bosego, do którego należały te ślady, i José María postanowił zostać kapłanem, aby stać się bardziej dyspozycyjnym dla Boga. W roku 1924 nagle umiera jego ojciec. Rok później, 28 marca, José María zostaje wyświęcony na kapłana. W kwietniu 1927 roku przeniósł się do Madrytu, aby tam doktoryzować się w prawie cywilnym. Tutaj 2 października 1928 roku podczas rekolekcji przeżywa wizję dzieła, do którego Bóg go powołuje. Ten dzień przyjmuje się jako datę założenia Opus Dei, dzieła Bożego, w którym świeccy mężczyźni i kobiety uczą się dążyć do świętości na drodze zwykłej codzienności. Od tej chwili zaczyna pracować nad tym dziełem, a jednocześnie kontynuuje posługę kapłańską, zwłaszcza wśród ubogich i chorych. Ponadto studiuje w Madrycie i udziela lekcji, by utrzymać matkę i rodzeństwo. Po wojnie w roku 1946 na stałe przenosi się do Rzymu, gdzie broni doktoratu z teologii. Tam też zostaje mianowany konsultorem kongregacji watykańskich, honorowym członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej i prałatem honorowym Ojca Świętego. Z Rzymu wyjeżdża do różnych krajów Europy, a w 1970 roku do Meksyku, by tam umocnić Opus Dei. Umiera w Rzymie na zawał serca 26 czerwca 1975 roku. Napisany przez niego zbiór medytacji zatytułowany Droga zalicza się do klasyki duchowości. W chwili jego śmierci Opus Dei jest już obecne na 5 kontynentach i liczy ponad 60 tysięcy wiernych z 80 narodowości. Po śmierci José María Escrivé tysiące wiernych zwróciło się do papieża z prośbą o otwarcie procesu kanonizacyjnego. 17 maja 1992 roku w Rzymie, w obecności 300 tysięcy wiernych przybyłych z całego świata, święty Jan Paweł II wyniósł José María Escrivé de Balaguer na ołtarze. 21 września 2001 roku członkowie Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych jednogłośnie uznali cudowny charakter uzdrowienia przypisywanego błogosławionemu José Marii. Jego kanonizacja odbyła się 6 października 2002 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego José Marię, prezbitera, by głosił powszechne powołanie do świętości i apostolstwa. Spraw za jego wstawiennictwem i przykładem, abyśmy dzięki codziennej pracy zostali ukształtowani na wzór Jezusa, Twojego Syna, i z żarliwą miłością służyli dziełu odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.